WIG ESG to indeks, który jest odpowiedzią giełdy papierów wartościowych w Warszawie na globalny trend, trend ESG, który staje się coraz mocniejszy także na rynkach kapitałowych i na giełdach. WIG ESG obejmuje 60 spółek, to są akurat spółki największe i najbardziej płynne licząc od góry. One działają w bardzo różnych sektorach gospodarczych i część z nich zajmuje się także, powiedziałabym, czy działa w takim sektorze brudnym, nie jest to sektor, który można powszechnie określić jako zielony. Natomiast ideą naszą było stworzenie takiego indeksu, w którym możemy pokazywać ten progres ESG, czyli w jaki sposób spółki, które startują z jakiegoś poziomu, przygotowują odpowiednią strategię, jak w swojej działalności biznesowej i zarządzać ryzykami środowiskowymi, społecznymi, klimatycznymi oraz ładem korporacyjnym i w jaki sposób realizują tą strategię, osiągając pewien progres. W ramach WIG ESG współpracujemy z Międzynarodową Agencją Sustainalytics, która to agencja przygotowuje odpowiednie rankingi, właśnie sprowadzając do wspólnego mianownika sektory, w których działają poszczególne spółki. I spółka, która nawet działa w sektorze brudnym, ale zarząd jest w pełni świadomy, czym jest ESG, ma spółka bardzo dobrą strategię, którą realizuje, ona może być oceniana również bardzo pozytywnie i wysoko w porównaniu do takiej spółki, która być może działa w sektorze bardziej zielonym, natomiast robi bardzo mało w kierunku polepszenia zarządzania ryzykami z poszczególnych literek ESG.